Rzadko kiedy zdarza się, by zimowa aura dawała nam aż tyle możliwości. Dlatego razem z kamerą postanowiliśmy sprawdzić oferty miejscowych ośrodków kultury. Bogucinie Małym, sołtys tej wioski, zaprasza do skorzystania z lodowiska. O tym miejscu można powiedzieć wszystko, tylko nie, że jest tu lód. Lodowisko, którym tak niefrasobliwie pochwaliła się Rada Sołecka Wioski, nie ma nic wspólnego z prawdziwą ślizgawką. Cała przestrzeń boiska, na którą wylano wodę, pokrywają grudy zlodowaciałego śniegu. Zagrożeniem jest nawet chodzenie po takiej powierzchni. Po wypróbowaniu tu łyżew mamy murowaną wizytę u chirurga lub dentysty. Sołtys tłumaczy, że chciał dobrze. Robiliśmy w dobrej wierze. Światła nie było, dzieci, żeby miały zajęcie. Przyjechało OSP, mały zbiornik 2000 litrów. Za czym zawieźli, przywieźli, to już zamarzło. Gdyby był wóz 9,5 tysiąca, to jestem pewny, żeby było lodowisko aż szlanka. Robiliśmy co w naszej mocy. Mróz 20 stopni, za czym zajechali, przywieźli, wylali i znów powrotem, bo 6 razy jeździli. No to się zrobiło, jak się zrobiło. Szef wioski przeprasza i broni się, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Pozostaje pytanie, czy wyrozumiałość dla zimowego niewypału będą mieli ci, którzy na reklamowane boisko przyjechali i wrócili z niczym. Boleśnie przekonali się, że lepiej 2 razy sprawdzić ofertę wypoczynku, by na przyszłość uniknąć przykrego rozczarowania. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live.